udało nam się zebrać, aby służyły do zaspokojenia naszych potrzeb żywnościowych. Chcemy z wdzięcznością dzielić się zebranymi plonami z ludźmi oczekującymi naszej pomocy, aby wszyscy wytwarali Stwórcę, który daje wzrost ziarna i proszę się o wszystkie swoje dzieci. Czcigodny Ojcze Przeorze, szanowni mieszkańcy, drodzy rolnicy, w tradycji, w kulturze polskiej dożynki to czas radości zakończonych żniw. Czas uplastyczniony barwnym korowodem i wyrażony głosami zbóż splecionymi w dożynkowych wieńcach. Symbolika chleba wypieczonego z mąki tegorocznych ziaren składanego przez rolników na ołtarzu jest zarazem dziękczynieniem, jak i prośbą o błogosławieństwo na przyszły rok. Dziś pełną treść radosnego święta plonu zabieramy w uroczystej, przyświętej, dziewczynno-błagalnej intencji rolników, celebrowanej przez Ojca Przeora, któremu za zaangażowanie i modlitwę serdecznie dziękuję. Wprowadzone ograniczenia uroczystości dożynkowej ściśle wiążą się z obowiązującym stanem epidemicznym, którego wszyscy w mniejszym lub większym stopniu doświadczamy. Ja sam profilaktycznie zostałem objęty kwarantanną. Tym samym odpowiedzialnie uniknąłem jakiegokolwiek kontaktu z pracownikami i mieszkańcami gminy. Stale jednak pracuję zdalnie i dziś myślą i sercem i duchem łączę się z wami w modlitwie, widząc wszystkich dzięki transmisji w mediach. Niech poświęcony chleb, który został wypieczony przez mieszkańców gminy w lokalnej piekarni, z mąki zbóż zebranych przez leśniańskich rolników, a przekazany w imieniu wójta i ojca przyora, symbolicznie i faktycznie zagości w każdej rodzinie. Niech stanie się pokarmem materialnym i symbolem lokalnej, społecznej jedności, a nade wszystko realnym wyrazem trudu i pracy rolnika. Pozwólcie, że przytoczę fragment wiersza arcybiskupa Kamila Norwida, który znamy może wszyscy, znamy na pamięć. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie. Dlaczego przytaczam ten wiersz, ten fragment wiersza? Dlatego, że pokazuje on to, co jest bardzo ważne w naszych środowiskach rolniczych. To pragnienie dziękowania Panu Bogu za nasze plony, za te dary, które otrzymaliśmy od Boga, bo mamy tego wszyscy świadomość, że rolnik sieje, ale rolnik może starać się jak może, jeżeli Pan nie pobłogosławi, to te plony nie będą rosły tak jak chce. Pamiętamy może wszyscy początek tego roku, maj, kwiecień, maj i wielki niepokój, bo zboża były posiane, ale plony nie mogły za bardzo nawet wschodzić, a jeśli wschodziły, to były jakieś słabe, bo brakowało deszczu. Ile razy przejeżdżało się gdzieś w stronę choćby Białej Podlaskiej, gdzie dzisiaj rośnie piękna kukurydza, a tam były tylko burze piaskowe. I na pewno był wielki niepokój nie tylko we władzach państwowych, które martwiły się o to, że magazyny powoli pustoszeją, ale każdy z was, kto ma chociaż kawałek ziemi, chciał z niej zebrać plony, martwił się, bo widział, że szykuje się kolejny chudy rok. A jednak Pan Bóg pobłogosławił i ten deszcz przyszedł i dzisiaj możemy się cieszyć, bo jak mówią statystyki, te plony są lepsze niż rok temu. Zboże, niektórzy rolnicy mówili, że jest naprawdę dobre tego roku. I ważne, żebyśmy my potrafili tą wdzięczność wyrażać. Żebyśmy dziękowali za to, że tego chleba powszedniego nam nie zabrakło. Że tego chleba starczy i dla rodziny, i dla biednego, i dla potrzebującego. To nasze dziękczynienie dzisiejsze, to nasze dożynki, dziękczynienie za plony jest wyrazem właśnie tego, że chcemy zaufać Panu Bogu, chcemy oddać Mu nasze życie, chcemy oddać Mu naszą pracę, chcemy oddać Mu nasze rodziny.
I chcemy karmić się Jego ciałem, tym chlebem, który On sprawia, że staje się Jego ciałem, abyśmy z tą Jego miłością podchodzili też do drugiego człowieka. Kto dziękuje, nie jest tak naprawdę egoistą. Kto dziękuje, ten ma serce, które potrafi prawdziwie kochać. Drodzy bracia i siostry, dziękujmy dzisiaj naszym rolnikom za ich trud, za ich pracę, za to, że będziemy mogli mieć ten chleb. Bo i chleb ten, który staje się ciałem Pańskim, jest wypiekany z pszenicy, która rośnie na naszą. Dziękujemy Wam za Wasz trud i życzymy, abyście zawsze potrafili też dzielić się chlebem i miłością i dobrocią z innymi. A też jest to może i okazja do przeproszenia Was w imieniu tych, którzy nie potrafią lub nie chcą uszanować Waszej kultury. Trafiają się w pracę. Niech Pan Bóg dodaje Wam siły w Waszej pracy. Niech każdy dzień też przynosi Wam radość. Niech każdy dzień będzie dla Was zachętą do tego, abyście tak jak patrzycie, jak wzrasta Wasze zboże, abyście pragnęli, żeby wzrastało Was też to ziarno Bożej miłości. Dziękując Bogu za tegoroczne zbiory, módlmy się za rolników i ich rodziny. Niech dobry Bóg, z którym współpracują dziele stworzenia, obdarzy ich zdrowiem i wszelkim błogosławieństwem. A wszyscy rządzący, niech robią co w ich mocy, aby praca rolników była doceniona i opłacalna. Módlmy się za tych rolników, którzy doznali straty, aby spotkali się z solidarną pomocą od swoich sąsiadów i władz państwowych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Zakończyła się msza dziękczynna, dożynkowa. Jaki był ten rok w rolnictwie? Zapowiadał się rok dość ciężki, ale wiosenne deszcze pomogły i nie było takiej tragedii, jak się wydawało. Czyli zbiory udane? Zbiory udane, lepsze niż planowane. Proszę. Czyli ta dzisiejsza msza, no niestety tylko msza, bo niestety dożynki takie, jako takie odbyć się nie mogły, to naprawdę taka dziękczynna była. Tak, to była dziękczynna tylko msza, której mogliśmy wszyscy rolnicy podziękować za tegoroczne zbiory. A może kilka słów o Państwa gospodarstwie. Czym się zajmujecie? Nasze gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, bydło pasowego. Siejemy rzepak, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Czego życzycie rolnikom na kolejne lata, na kolejny rok? Żeby kolejny rok był jeszcze lepszy niż ten. I deszczu przede wszystkim. I deszcz. Żeby pogoda dopisała. Właśnie. Mimo ciężkiej sytuacji pandemicznej, to jednak rolnicy z Leśnej podziękowali za tegoroczne zbiory, które okazały się być lepsze niż w poprzednim roku. Dzień dobry. Tak, lepsze niż poprzednio, takie dochodzą nas rzeczywiście wiadomości. Pomimo sytuacji, jaka panuje, pogoda jest jednak troszeczkę była dla nas łaskawsza i ten plon jest troszeczkę lepszy niż oczekiwaliśmy. Myślę, że jest też bardziej przez to wartościowe, przez to, co się dzieje naokoło. Dzisiejsze uroczystości miały oczywiście okrojony zakres, ale to nie znaczy, że były gorsze. Były inne, może bardziej intensywne duchowo,
mniej rozrywkowo, ale myślę, że na pewno były bardzo, bardzo wartościowe dla każdego, kto żyje z roli, kto, komu praca na roli nie jest obojętna. Myślę, że dla rolników to było bardzo ważne, że jednak gmina zdecydowała się na taką formę dożynek. Podziękowanie tutaj przed ołtarzem Matki Bożej Leśniańskiej było praktycznie zawsze. I to, że nie ma tej części takiej oficjalnej, jakbym to określiła, świeckiej, nie znaczy, że za to, co dostaliśmy, za plon, który tutaj został uzyskany i za pracę rolników nie należy podziękować. I w takiej formie myślę, że jest to najbardziej właściwe i najbardziej potrzebne. Wyrażę jeszcze raz moją wdzięczność za tą uroczystość dożynkową, za tą mszę świętą. Tym wszystkim chcę podziękować tym wszystkim, którzy też się natrudzili, aby ta uroczystość i mogła się odbyć, i żeby była tak podniosła. Dziękuję wszystkim z Urzędu Gminy, na czele z panem wójtem. Dziękuję paniom z Gminnego Ośrodka Kultury, które też wspólnie z panem wójtem przygotowały dla nas małą niespodziankę i prezent. Wyjaśnię za chwilę, o co chodzi. Wszystkim rolnikom, ich przedstawicielom, sołtysom, sołectwom, za dar ofiarny, które przygotowaliście, za też ten piękny wieniec, ozdobione kosze. To są pierwociny, jakby można powiedzieć, prymicje tego, co wyprodukowaliście, i chcemy, jest ten zwyczaj, żeby to zawsze przynosić i składać przed ołtarzem Panu Bogu. To są dożynki, gospodarze dożynek przynieśli chleb jako ten znak właśnie pierwocin, pierwszej wypiekany z pierwszej mąki, którą z ziarna się produkuje. Ale w tym roku zostały też przygotowane mniejsze chlebki dla każdej rodziny. Teraz poświęcę chleby, poświęcę wieńce, poświęcę wszelkie dobra, które zostały przyniesione. A po błogosławieństwie proszę przedstawicieli rodzin, żeby podchodzili tutaj tak w kolejce, jeden za drugim. Będziemy te chleby wręczać każdej rodzinie. Błogosław ten chleb, te wieńce żniwne, owoce i warzywa i wszelkie produkty spożywcze, które zostały przyniesione. Spraw Panie, aby nikomu nie zabrakło w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.